Cześć, z tej strony Salina Karolina. Kiedy zaprojektowaliście już jakiś produkt, przychodzi czas na jego prezentację. O tych znanych sposobach prezentacji nie będę tutaj mówić, skupię się na czymś innym, czyli na platformie SketchUp, ale do rzeczy. Co to takiego? SketchUp to platforma, która umożliwia publikację w trzech wymiarach modeli, które przygotowaliście. Najogólniej mówiąc, jest ona dla modeli 3D dokładnie tym samym, czym YouTube dla filmów. Ciekawym jest fakt, że nie wymaga ona instalacji jakichkolwiek sterowników czy pluginów, aby móc umieścić model 3D na stronie www. A wszystko dzięki wykorzystaniu w przeglądarce technologii WebGL, która umożliwia tworzenie grafiki 3D w czasie rzeczywistym. Co najważniejsze, aby mieć taką możliwość, Wasza przeglądarka musi wspierać tą technologię. Zamiast jednak opowiadać teraz na ten temat, zobaczcie, jak wygląda to w praktyce. Zapraszam! Aby przejść do platformy SketchUp, wpisujemy adres www.sketchup.com. Standardowo, aby móc cokolwiek wrzucić, musicie założyć konto. Rejestracja jest darmowa, oczywiście w zakresie konta Basic i bardzo prosta. Myślę, że nie ma sensu tego tłumaczyć. Ja już mam założone konto, więc przejdę do niego. Na moim koncie zostało dodane już kilka modeli. Aby dodać model do Waszego konta, wybieracie ikonę Upload i z tego miejsca wgrywacie plik z akceptowanym rozszerzeniem. Dodam od razu, że nie wszystkie rozszerzenia modeli 3D są akceptowane, dlatego przed przystąpieniem do publikacji modelu sprawdźcie, czy macie taką możliwość bezpośrednio z poziomu strony. Jeżeli okaże się, że format pliku, który chcecie wrzucić, nie jest obsługiwany, nie jest to powód do smutku. SketchUp zadbał i o takich użytkowników. Istnieje tutaj możliwość pobrania eksporterów dla 15 programów 3D. Ich lista znajduje się po lewej stronie, między innymi mamy tutaj takie programy jak Photoshop, Modo czy SolidWorks, z którego ja korzystam. Zasada jest prosta, pobieracie taką drobną wtyczkę do programu, na którym pracujecie i po prostu ją instalujecie. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że eksporter jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ mamy możliwość dodania modelu na nasze konto SketchUp bezpośrednio z poziomu programu, co jest, myślę, dużym ułatwieniem. Ja już mam otwarty model w SolidWorks. Jest już on gotowy do wyeksportowania. Jak wykonać taki eksport? W SolidWorks wygląda to tak, że przechodzimy do zakładki plik i odszukujemy wtyczkę Publish to SketchUp. Podejrzewam, że w innych programach wygląda to bardzo podobnie. Po wybraniu wtyczki pojawiło się okno eksportu. Konieczne jest tutaj podanie numeru token, który znajdziecie w ustawieniach Waszego konta w zakładce Hasło. Kolejny krok to opisanie naszego modelu i jego otagowanie. Gdy wszystko gotowe, możemy dodać model. Jak widzicie, po chwili model został dodany do naszego konta SketchUp. Z poziomu platformy możemy dokonać jego edycji, przydzielić do kategorii, czy zmienić wcześniej dodane opisy oraz tagi. Jak widzicie, model troszkę różni się od tego w SolidWorks, ale nie jest to problem, ponieważ mamy tutaj również możliwość zmiany ustawień 3D, czyli tak naprawdę orientacji modelu, jego wielkości, tła czy środowiska. Możemy dodać już zdefiniowane środowisko, dokonać jego modyfikacji i na przykład pozostawić jedynie ustawienia światła, pozbywając się scenerii. W drugiej zakładce, czyli Materials, możemy pozmieniać parametry już dla każdego materiału indywidualnie. Czyli tak naprawdę pobawić się połyskiem, rozproszeniem, kolorem, kryciem, jasnością oraz odbiciem tych materiałów. Teraz tak na szybko pobawię się troszkę wyglądem samochodu, żeby pokazać Wam, jak to działa w praktyce.
powiedzmy, że skończyłam. Oczywiście nie mogę liczyć, że uzyskałam idealnie taki sam efekt jak w SolidWorks, ale trzeba przyznać, że to, co udało mi się osiągnąć, prezentuje się bardzo dobrze. Dla przykładu zobaczmy model lampki do wina. Myślę, że ten efekt jest zadowalający. Materiał jak najbardziej imituje zachowanie szkła. Dodany i zmodyfikowany model samochodu jest już na moim koncie. Sami widzicie, że wszystko działa i chodzi bardzo płynnie. Co więcej, SketchFab łączy również funkcje społecznościowe. Po dodaniu nasz model może być oglądany przez innych użytkowników. Mogą go oni komentować, lajkować czy udostępniać na takich platformach jak Facebook, Twitter, Google+, czy Pinterest. Generowany jest tutaj również krótki link, który można przesyłać zainteresowanym osobom. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest również możliwość osadzenia naszego modelu na własnej stronie. Popatrzcie, wystarczy, że skopiujecie kod, dodacie go do strony i model osadzi się na niej. Osoby, które będą ją przeglądać, będą mogły poobracać Wasz model czy go obejrzeć bezpośrednio na tej stronie. Na koniec dodam tylko tyle, że macie możliwość przeglądania modeli 3D w dwóch trybach. Pierwszy to tak zwany Orbit. Jest to tryb, w którym możecie obracać, przenosić oraz skalować model. W trybie First Person możecie spacerować po modelu. Ja wejdę do beczki katapulty, aby Wam to udowodnić. Myślę, że ten tryb jest szczególnie przydatny dla modeli budynków czy projektów, które mają wewnątrz wiele mechanizmów lub elementów, którym chcielibyście się przyglądnąć. Musicie przyznać, że SketchFab to prosta platforma i świetny sposób na prezentację swoich projektów 3D. To, co działa na plus SketchFaba, to fakt, że chcąc przekonać projekty, nie musimy instalować żadnych pluginów czy żadnych wtyczek na komputerze. Wystarczy otrzymać krótki link odnoszący do danego modelu. Myślę, że dodatkową zaletą jest to, że projekty są mobilne, możemy je obracać, przenosić i co najważniejsze, wszystko działa bardzo płynnie. Myślę, że SketchFab przypadnie Wam do gustu i stanie się sposobem na prezentację Waszych modeli. Po prostu będzie Waszym nowym portfolio.